mamy tak, zapałki, paliwo turystyczne i tabletka, kuchenkę, puchwyt do puszek. To jest worek foliowy. Składamy widelec i jeszcze jeden pakiet paliwa turystycznego. Tabletki do odkażania wody. To weź tamto, a ja tutaj to wrzuć na ognisko. Dobra. Pamiętać należy o tym, żeby taką puszeczkę otworzyć, dlatego że temperatura może swoje zrobić i po prostu może dojść do rozerwania opakowania, tak, a tego chcielibyśmy uniknąć. Paliwo zostało już odpalone. Bardzo fajny patent. Zawsze możemy podnieść uchwytem do puszki, co by nie poparzyć łapek. I w ten sposób puszeczka, mimo że gorąca, to bezpieczna. Zobaczmy, czy palenisko nie wygasło. Gdzie tam ma się dobrze. Postanowił, że nie będzie jadł. Wszystkie racje żywnościowe przekazuje mi. Jedyne co się to tabletki do utlenienia wody plus paliwko turystyczne. Tutaj jest położony duży nacisk na to, żebyśmy jedli wszystkie te posiłki w miarę możliwości na gorąco, żeby uzupełniać kalorie. Są racje żywnościowe francuskiego wojska. Podobno są jedne z najbardziej urozmaiconych na świecie. Właśnie są tutaj owoce morza, jakieś tam różne dania. Dosyć takie, może nie skomplikowane, ale wyszukane. A teraz sobie zjem. Dlatego, że Francuzi bardzo dużo uwagę przywiązują. Przywiązują uwagę. Powiedział Napoleon, wojsko maszeruje na żołądek. Wierzcie mi, jak tak człowiek przygłodzi, to jedzenie jest pychotka. Ciepła strawa, po nocy przespanej w szałasie, bardzo pozytywna sprawa. Tomciu, co jesz, jak smakuje? Bardzo dobre. Nie wiem, co to jest. Nie wiemy, co jemy, ale jest smaczne. Z makaronem, jakoś z kurczakiem. A przy okazji można sobie łapki ogrzać na końcówce tych paliwek turystycznych. Czyli robimy tak, jakbyście wiązali kokardkę, nie? Robimy raz, teraz patrzymy na jedną stronę, w tym wypadku lewą. I później krzyżujemy je kolejny raz i patrzymy. Aha, wychodzi, więc muszę zrobić tak, żeby wychodziło. Wszyscy mają? Tadam. Na takim szkoleniu nie tylko można nauczyć się technik przetrwania, ale przede wszystkim współpracy w grupie. Nie zawsze jest tak, że ulegamy wypadkowi, czy znajdujemy się w ekstremalnych warunkach pojedynczo, czy albo we dwie osoby. Ze znajomymi, z osobami, które tak znamy. Ale może być tak, że na przykład będzie to autobus ludzi, którzy się nie znają. No i tutaj psychika od razu mówi, że ludzie mają różne charaktery, mogą się sprzeczać lub zgadzać, jeśli w grę wchodzi przeżycie, nie ma na to miejsca, musi być pełna współpraca. Dlatego tutaj na tym szkoleniu też się tego uczymy. Tutaj kolega tnie te gałęzie nożem, który sam zrobił. Tak, wykuł je, jak wspomniał, z łożyska. Ze stali łożyskowej. To na jakiejś prasie robiłeś, czy nie, młotkiem? Młotkiem na kowadle. Młotkiem na kowadle, ale jakiś miałeś piec, w którym to rozgrzewałeś? Najprostsze palenisko. Najprostsze palenisko. Jakbyś mógł powiedzieć coś o tym nożu, pokazać go. O, proszę bardzo. Nóż wykonany własnoręcznie. A jeśli chodzi o to, że on jest tak jakby chromowany, to... Nie jest chromowany, to jest... Te wgłębienia to są ślady po kuciu. Celowo zostawiony, a nóż jest zapolerowany na wysoki połysk, reszta. Aha, tego. Czyli on nie był chromowany, tylko był polerowany. A jeśli chodzi o rękojeść, sam też robiłeś? Tak, rękojeść też jest własnoręcznie. I jakie to jest drzewo? Amazankłe, coś takiego, jakieś egzotyczne. Jakieś egzotyczne.
Czyli jakieś afrykańskie drzewo, tak? Albo amazońskie. Amazońskie, super. I ten o-ring tutaj też sam zrobiłeś? Wszystko? Tak, wszystko jest. A to tutaj jest napisane? A taka znaki? Moja Arapunca. A. Czyli symbol tego, który to robił. A, super. I ile czasu ci zajęło zrobienie tego noża? Nie wiem, z 2 tygodnie, tak po godzinie, 2 godziny. Aha, super. I jest ostry, tak? Jak widać, jak ścinał. No, każdy ostry nóż, bo są noże stępione, tak? Bardzo fajnie. A to co masz przy pasie, to też sam robiłeś, czy to już kupione? Znaczy trzonek dorabiałem, pochewkę brat robił. Aha. A to już, że tak powiem, naprawiał kowal taki profesjonalny. A, czyli robił to fachowiec, tak? Naprawiał, bo ona była uszkodzona, była naprawiona tylko. Aha, rozumiem. Super, bardzo ci dziękuję za informację. Tutaj panowie układają właśnie stosik alarmowy. Oczywiście nie można go rozpalać kiedy się chce, tylko wtedy, kiedy jest szansa na pomoc, czyli nadlatuje samolot lub gdzieś tam na horyzoncie, na widnokręgu pojawia się łódź, okręt. W tym momencie będziemy chcieli zasygnalizować, że jest nam potrzebna pomoc. Każdy z nas musi mieć przy sobie suchy chrust czy kawałki kory, brzozy. Tu kolega ciekawe, czy ma przy sobie coś takiego. Zrobił mi taki mały sprawdzian. Proszę bardzo, w kieszeni. O i właśnie jest Paweł, który tutaj bacznie dogląda tego, czy farmazonimy, czy robimy robotę konkretnie. Obkładamy zielonym naokoło. Z jednej strony jest wejście. I czekamy na samolot, nie? I na drugą grupę. I proszę Państwa, mamy 2 ogniska sygnalizacyjne. Miejmy nadzieję, że za moment pojawi się ktoś nam z pomocą. 12 sekund, nie? Porąbać trochę drzewa, rozpalić ognisko, ewentualnie wbić komuś w plecy. Słuchajcie, no jeśli rozmawiamy o wodzie w Suriwalu, to generalnie każde źródło wody traktujemy jako wodę zanieczyszczoną. Chyba że pobieramy z butelki, to da się zagotować, nie? Zagotujemy bez problemu, natomiast ten piasek nie będzie super fajnie przechodził przez zęby, herbata nie będzie super fajna i to nie będzie zupełnie fajna sprawa do Was do picia, nie? Odrzut wymiotny od razu i tysiące innych rzeczy. Bo tak, ta woda, proszę bardzo, puszczamy sobie w krąg, żeby stojąca woda ma specyficzny zapach. Na dole wycinam dziureczkę, która będzie miała średnicę mniej więcej 2 mm. W każdym filtrze działa jakaś siła, która przyciska tą wodę przez ten nasz filtr. Jaka tu będzie działała siła? Grawitacja. Grawitacja. No. Kiedy macie na przykład worek na śmieci, folię NFC, wirus grypy też tu się nie będzie znajdował. Czemu ma kolor taki? No stąd pobraliśmy tę wodę. Ale nawet jak piję, te krople są takie czarno ładne. Napijesz się, zobaczysz. Myślę, że nie są ciemne. Nie, napiję po prostu ciemne. Nie są ciemne. Nie są ciemne. Smakuje jak normalnie zwykła czysta woda. Tu mamy inną formę tego filtra, to jest słomka, którą trzeba wsadzić do naszego zbiornika, ewentualnie do naczynia i pociągać. Nie? I wtedy tutaj wy naciskacie i ciągniecie, a to musicie tylko ssać. Nie? Problem jest taki, że tutaj mamy już naczynie, a tutaj tego naczynia nie mamy, natomiast też jest wielkość. Nie? To jest kwestia, puszczam, żebyście zobaczyli, to jest kwestia jakby wyboru i dobrania odpowiedniego urządzenia. Nie? Mam to płaczuć stałą wodą taką z bagnika, natomiast tutaj tego zapachu chyba nie ma, nie? Nie. Nie ma. Naturalne filtry na tym dystansie 200 metrów spowodowały, że ta woda po prostu sama w sobie się oczyściła. To jest najczystsza jakby. No, zawsze płynąca woda zawsze będzie najczystsza. Tam wcześniej rozmawialiśmy o naturalnych metodach, natomiast tutaj wykorzystamy chemię. Jeśli chodzi o chemię, to poznaliście już tabletki do oczyszczania wody. One znajdują się w Waszych racjach żywnościowych, jest tam 6 tabletek. Jest to bardzo fajna forma oczyszczania wody, dlatego że nie angażuje praktycznie żadnego Waszego sprzętu i wyposażenia czasu. Tylko musicie po prostu wodę przefiltrować. Oczekiwania w stosunku do szkoleń suriwalowych są różne. Jedni nie lubią marznąć, inni nie lubią być głodni, natomiast no nie ma szkolenia z jakby suriwalu, jakby tego nie można przeżyć. Nie? Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Tomasz Maleńczyk. Maleńczyk, dobrze? Dobrze, proszę bardzo. I Marcin Burkowski.
Myślałeś, że nie mam na ciebie, tak? Mamy dla wszystkich, na certyfikacie są napisane rzeczy, które przychodziliście. Tak jak mówię, nie piszę tam, czy ktoś jest zajebisty, czy nie, bo to tak naprawdę w dużej mierze to zależy od was, nie? Bardzo ważna uwaga, jak ktoś jest zainteresowany survivalem, to niech to rozwija i ćwiczy dalej, dlatego że to szkolenie nie zamyka ram survivalu. To nie jest tak, że o, byłem i o, zajebiście, super fajnie. No nie. Te rzeczy, na których byliście na przykład słabi, albo czuliście się słabo, to trzeba później ćwiczyć w takich warunkach trudniejszych, nie? Czyli trzeba iść wtedy, kiedy jest najgorzej na dworze i najbardziej przesrane, wtedy trzeba właśnie iść